Dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wami bardzo serdecznie. To jest kolejny epizod letniej karierki. Znajdujemy się aktualnie w Ekstraklasie, w drużynie Lecha Poznań. I w minionym odcinku udało nam się wywalczyć w barwach Lecha Poznań Ligę Konferencji. Więc po raz kolejny możemy powtórzyć tą i mamy nadzieję, że powtórzymy tą kapitalną historię Lecha Poznań. W Ekstraklasie wygląda to nieco gorzej, tutaj jesteśmy tuż za podium. Ale myślę, że taka sytuacja punktowa jest spokojnie do nadrobienia. Niemniej po piętach drepcze nam już Pogoń. Mamy także Legię tuż za sobą, więc trzeba się mieć na baczności. Drodzy Państwo, nasze cele dla Lecha na sezon czwarty i sezon piąty wyglądają następująco, więc już pokazuję, jak to wygląda, moi drodzy. Zadanie ze ściągnięciem do klubu byłego reprezentanta Polski 33+, okazało się być wcale nie takie proste, bo większość tych zawodników, którzy już do tego klubu 33+, by pasowali, to albo zakończyła karierę dosyć przedwcześnie w FIFA, zaskakująco przedwcześnie, albo najzwyczajniej w świecie już ich tutaj nie ma, albo są w drugą stronę, kompletnie niedostępni, no bo na przykład, ja wiem, to jest odklejony scenariusz, ale taki Robert Lewandowski, który ma 39 lat, no on i tak bardzo długo grał, kończy karierę po tym sezonie, ale nie ma na przykład Bartka Bereszyńskiego, nie ma wielu zawodników, którzy już dawno tę karierę skończyli, więc z tym reprezentantem może być trochę to problematyczne. Mamy także wprowadzenie i zachowanie jednego juniora w wyjściowym składzie, tutaj ta sytuacja jest w toku, ale w kontekście tegoż zawodnika, jednego napastnika, którego moglibyśmy, reprezentanta, którego moglibyśmy do nas ściągnąć, znalazłem tutaj kilka ciekawych propozycji i owszem, prawda jest taka, że to nie jest zawodnik, który musi być elementem wyjściowego składu, wręcz przeciwnie, to może być piłkarz, który będzie po prostu już dawno, będzie wspierał mentalnie też ten zespół, to też się może mieć taki scenariusz. Dlatego na przykład teraz możemy sobie wejść tutaj i ustawić sobie kraj, ustawimy sobie kraj, chociaż to w sumie chyba chodzi nie tutaj kraj, region, tylko nie, kraj? Chyba kraj jednak chodzi. Anglia, nie, to jednak nie chodzi o kraj, tylko kraj, region, to powinna być narodowość i tak by było najprościej. Przerzucimy sobie tutaj, drodzy Państwo, na Polskę i tak będzie nam najłatwiej wyszukać. Minimum 33 lata, maksymalnie oczywiście te 50, które jest zresztą maksymalne i rzućmy okiem. Kogo tutaj mamy dostępnego? Czy wam się w oczy też rzuca jakiś charakterystyczny zawodnik, którego w reprezentacji Polski mieliśmy okazję obserwować? Mamy tutaj oczywiście Tomasza Kędziurę na przykład, który w tym uniwersum jest w pałku Saloniki. Rafał Leszczyński, no jest oczywiście Robert Lewandowski, który swoją drogą, no niestety, szkoda, że kończy tę karierę, bo to nawet by było do... Arkadiusz Milik, 33 lata, z Herty Berlin, na emeryturę do Ekstraklasy w wieku 33 lat. W tym szaleństwie może być metoda. Łukasz Skorupski, jego obserwujemy, bo on był tutaj na tej mojej liście już wcześniej, więc wysłałem za nim komunikat. Wojciech Szczęsny, no szczerze wątpię, żeby Wojciech Szczęsny, 37 lat, trochę mi się w to nie chce wierzyć, to jest akurat już zawodnik o zdecydowanie zbyt wysokiej klasie. Przemysław Tytoń. Przemysław Tytoń, o kurczę, to by był ciekawy scenariusz. Rafał Wolski też kończy karierę, więc no nie może być. Piotr Zieliński, nierealny. Paweł Zieliński, Łukasz Zwoliński, Jakub Świerczok. No i chyba to by było na tyle, więc moi drodzy, sami widzicie, nie bardzo jest spośród czego przebierać, ale szukamy, moi drodzy, jakiejś opcji i możliwości. Teraz to się skupiamy też oczywiście na poszukiwaniu nowych zawodników, na jakichś ewentualnych transferach, o tym też będziemy myśleć. Na razie trzeba jednak, drodzy Państwo, zajrzeć do skrzynki odbiorczej. Mamy informację o przełożonym spotkaniu w lutym z Pogonią i tak dalej, o nagrodzie, o tym, że nasi skauci rozpoczęli sobie swoją przygodę, a także o raporcie z naszej szkółki. Rzućmy zatem okiem na tęże szkółkę. Tomasz Malinowski, 15-latek, który... No faktycznie wygląda na to, że bycie napastnikiem jest mu pisane. A szkoda, bo mam wrażenie, że... No chyba, żeby spróbować z niego zrobić skrzydłowego.
bo te 8 tygodni, 15 lat, ja wiem, że potencjał ma spory, ale miałem nieodparte wrażenie, że może uda się go przekierować na jakąś inną pozycję i to drastycznie by przyspieszyło ten jego rozwój. Na przykład takiego Bassa Sandersa, ja po prostu go zwolnię najzwyczajniej w świecie. Chyba to samo też poczynię z Jonasem Dahlem. Tutaj, kurczę, mam wrażenie, że ten Denis Nowak, to on z kolei na pewno nie jest na swojej pozycji. Takie tempo, chociaż z drugiej strony, no facet jest szybki. Na tym się kończy jego charakterystyka, ale może jest szybki i to wystarczy na bycie napastnikiem. Zobaczymy. Peter Connor, środkowy pomocnik. I faktycznie, chociaż tu mam wrażenie, że to jest skrzydłowy. To jest skrzydłowy, wypisz, wymaluj, drodzy państwo. Zaraz go przerobimy na pozycję prawego skrzydłowego i zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. Christopher Diamond. Kolejny jest Selim Amin. Selim Amin raczej jest prawym obrońcą. Jakie ma warunki fizyczne? No raczej nie będzie z niego środkowy obrońca, niestety. Na to wychodzi. Możemy ewentualnie spróbować go przerobić na tą pozycję, ale kto wie. Matthias Koch jako kolejny zawodnik, ale ten jego potencjał wygląda niezbyt intrygująco. Możemy przerobić go też na skrzydło. I ostatni zawodnik, który nam tutaj pozostał, no to jest ten Finley Wyatt z Nowej Zelandii. Zawodnik, któremu też najprędzej do skrzydła. Niezłe warunki fizyczne też u tego zawodnika, więc może środkowy pomocnik ofensywny albo faktycznie skrzydło, zobaczymy. No w każdym razie, dobrze, musimy też tutaj oczywiście zwracać na to uwagę. Czat drużynowy, uszanowanko, uszanowanko, również szanujemy się nawzajem i wszystkich dookoła szanujemy. Pamiętamy o naszych celach, pamiętamy o konsekwencjach, ale teraz, drodzy państwo, musimy się skupić na grze w Ekstraklasie, ponieważ zaczynamy naszą przygodę z Ekstraklasą od pojedynku z łódzkim Widzewem. Drodzy państwo, Lech tuż za rogiem, jak przygotowania, no to chyba nie Lech, tylko Widzew tuż za rogiem. Jak przygotowania do pierwszego meczu, idziemy po zwycięstwo, skoro no pierwszego meczu nie zaczęliśmy od zwycięstwa, tylko od remisu, ale to był trochę taki de facto zwycięski remis przy bułgarskiej. No to podtrzymajmy ten trend. Spadliśmy niestety na piąte miejsce, wyprzedziła nas Pogoń Szczecin, która swój mecz już wygrała. Legia na całe szczęście nas tutaj nie wyprzedzi, ale Widzew jest też niebezpiecznie blisko. Moi mili, zatem w tymże zespole, który widzimy teraz na załączonym obrazku, ja szczerze muszę powiedzieć, że Duprez bardzo mi zaimponował swoją grą w tamtym pojedynku i chciałbym dać mu teraz szansę od pierwszej minuty. Co do dalszych rotacji w tym składzie, zastanawiam się, czy może Adriel Balua nie mógłby wskoczyć tutaj za Antczaka od pierwszej minuty. Te zmiany i tak zostaną wprowadzone siłą rzeczy w trybie ekspresowym, więc możemy ewentualnie tutaj jeszcze Kaczmarka wprowadzić w miejsce Pereiry. I teraz, drodzy państwo, takim składem wyjdziemy na zasadzie najlepszych akcji. Skoro gramy nadal na teoretycznie Sanderson Park, w praktyce dobrze wiemy, że to ma odzwierciedlać oczywiście stadion przy ulicy Bułgarskiej, to mam wrażenie, że powinno być nas stać na zwycięstwo nawet z drobną rotacją. Pamiętajmy też o zasadzie młodzieżowca. Jego też będziemy musieli tutaj do tej drużyny wkomponować. Tymczasem piłkę ma Jesper Karlström. Troszeczkę Skuraś się tutaj urwał. Właśnie, co do Skurasia, sugerowaliście, że raczej faktycznie sprzedaż Skurasia nie byłaby takim złym pomysłem. To by troszeczkę otworzyło nam ścieżkę do tego składu. Skuraś. O, bardzo ładnie nawinął Skuraś. Raz jeszcze Marchwiński. Marchewa, strzał na tap i na Marchewa jeszcze raz. Teraz sporo szczęścia mieliśmy, jakaś muszka mi tutaj łazi. A tymczasem Duprez przed fenomenalną okazją do zdobycia bramki na 1-0. Duprez musi minąć tylko bramkarza. Duprez, Duprez i... Ja bym bardzo was wszystkich poprosił, żebyście cofnęli ten odcinek i udali, że tej akcji sprzed chwili po prostu nie było. Nie wiem, no to jest właśnie ta kwestia, że chciałem spróbować, a zobaczymy, co się stanie. Może piłka jeszcze będzie nasza, może jeszcze tutaj Kaczmarek o nią powalczy. No drodzy państwo, zaczyna się robić gorąco. Zmarnowałem trzy sytuacje dogodne, jedną 400% i teraz niestety, ale łódzki Widzew ma szansę nam odpowiedzieć w najpiękniejszym stylu. Terpiłowski jest już w polu karnym. Terpiłowski, asekurujemy go. Dagerstol, dobrze, że nim zostałem. To była dobra decyzja. Niestety, Widzew Łódź w 52 minucie z kolejną okazją do przeprowadzenia groźnej akcji. Zawadzki. Ajajajajajajaj, drodzy państwo, niestety gol! Mamy bramkę!
Widzę, Fuć wychodzi na prowadzenie w 52 minucie, a obwiniać za taki scenariusz mogę tylko i wyłącznie siebie. Powinienem już dawno tutaj prowadzić co najmniej jedną bramką, a to wszystko się skończyło tak, jak dobrze wszyscy wiemy. Skóraś podłączył Adriela Balue, Balua w takiej sytuacji pięknie się zachował, wchodząc ze skrzydła, więc ta rotacja widać, że ma u nas sens i przede wszystkim się sprawdza. Pięknie, o to chodzi, panowie. Kontynuujemy, no Dupres w 90 minucie, no to skoro wtedy zmarnowałem taką sytuację, no to teraz w tej 90 minucie taki prezent już wykorzystać muszę. Dupres wyprzedził, Dupres i mamy gola! Stadion przy ulicy Bułgarskiej eksplodował z radości. 2-1. Na nic zdały się wszystkie pomysły, ofensywne zakusy Widzewa, skoro my i tak szczęśliwie, bo szczęśliwie, ale zdobyliśmy bardzo, bardzo cenną bramkę dającą nam zwycięstwo i cenne 3 punkty. Adriel Balua i Dupres byli tymi bohaterami, chociaż Dupres troszeczkę się zrehabilitował, bo nie chciałbym być w jego skórze, gdyby faktycznie przez taką jego idiotyczną wręcz pomyłkę Lech minąłby się z 3 punktami. Zaczęliśmy w takim razie naszą przygodę wyśmienicie, a chcieliście także, żeby sprawdzić, jak sobie Filip Szymczak w Krakowi, drodzy państwo, zgadzam się z wami, Filip Szymczak, czyli odkupienie tej legendy, którą przecież tak rozwinęliśmy w tym naszym uniwersum w Sandecji, ale tutaj widzimy, że ten jego rozwój faktycznie też dobrze poskutkował, bo w Sandecji on miał około 70 punktów overalla, tutaj ma już 76. No to ma sens. Tylko, no właśnie, kupno Filipa Szymczaka jako podstawowego napastnika trochę eliminuje koncepcję wykupu Arkadiusza Milika. Aczkolwiek wykup z Krakowi Szymczaka ma zdecydowanie więcej sensu. Czekamy na raporty dotyczące Skorupy, może Kędziora, może Przemek Tytoń, może faktycznie ten reprezentant, który dołączy, były reprezentant, który dołączy do naszej drużyny, będzie po prostu elementem, który będzie wspierał naszą drużynę. No dobrze, moi drodzy, w takim wypadku trochę się nam automatycznie wytworzy przestrzeń przy sprzedaży Skurasia, trochę się nam z automatu wytworzy przestrzeń na tym lewym skrzydle. Michał Skóraś to jest zawodnik, którego możemy sprzedać i de facto im szybciej byśmy go sprzedali, no tym szybciej możemy wprowadzić tutaj nowego skrzydłowego, który mógłby faktycznie zawalczyć o to miejsce w składzie, ale na razie się nie rozpędzajmy z taką transakcją, bo nie wiemy jakiego juniora dostaniemy najzwyczajniej w świecie. Czas na derby Poznania, więc jedziemy do Grodziska Wielkopolskiego, stadion Disco Boli. No inaczej troszeczkę wygląda tam pomieszczenie do przeprowadzania konferencji prasowych, ale trener Dawid Szulczak robi tam naprawdę, naprawdę fantastyczną robotę i ja się osobiście bardzo cieszę, że Warte będzie trenował. Tutaj jeszcze oczywiście ten stary herb, nowy herb Warty Poznań, mimo iż wiele osób sugeruje, że wygląda identycznie jak Wolfsburg, to raz, Warta Poznań taki herb miała już dawno, dawno temu. To jest herb, który nawiązuje do ich historii, a dwa, Warta Poznań jest klubem dużo, dużo starszym niż Wolfsburg czy Werder Brema, więc mają jak najbardziej teoretycznie pierwszeństwo do takiego designu, a mi się to po prostu najzwyczajniej w świecie podoba. Moi mili, czy dalsze zmiany, rotacje tutaj będę przeprowadzał? Może Malonga wprowadzimy w miejsce Jespera Kallströma i przesymulujemy ten skład, przesymulujemy ten mecz, przepraszam, mimo iż gramy na wyjeździe, mimo iż są to de facto derby, to wygrywamy! Pięknie! Kunde, Skóraś i Pajero, fantastycznie, moi mini. Kunde, czyli Malong. To ciekawe, dlaczego, że Malong jest tutaj podpisywany w grze na tym layoutie, jest podpisywany jako Malong, tutaj jest podpisywany jako Kunde. Czy to oznacza, że nasz Malong Kunde, tak się nazywasz? Malong? Pier Kunde Malong. Dlaczego tam jest podpisane Kunde, jeżeli tutaj Malong? Nie mam pojęcia. Moi mili, naprawdę, naprawdę sensowny występ. Martin Pajero. Pajero całkiem nieźle sobie radzi. Martin Pajero, czy ciebie ewentualnie przekonwertowanie na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego by ci troszeczkę nie pomogło? Tak mi się coś właśnie wydaje. Spróbujmy, zajrzyjmy, czy w tym skrzydłowym, czy w tym, przepraszam, czy w tym pomocniku drzemie krew takiego prawdziwego ofensywnego skrzydłowego. Zaraz na to rzucimy okiem. Chciałbym też przerobić Michała Skórasia tutaj na skrzydło. Zobaczymy, czy to faktycznie się okaże strzałem w dziesiątkę. Natomiast na drugą stronę chciałbym przerzucić Jakuba Antczaka. Jakub Antczak to jest moim zdaniem całkiem sensowna propozycja i mam nadzieję, że on dostosuje się do... Nie, no u Jakuba Antczaka akurat zdecydowanie bliżej do pozycji
pozycji takiego typowego bocznego pomocnika. Mniej agresywnie, mniej strzałów. Rozumiem to, rozumiem to. W porządku. No to wiecie co, w takim wypadku nie ma sensu tutaj tego Skurasia zmieniać na tego skrzydłowego, tylko po prostu będziemy kontynuować jego rozwój na takiej zasadzie. Wspierający pomocnik styl gry mu dorzuciliśmy, a raczej styl rozwoju, i teraz mamy informację o ryzyku, mówiące o ryzyku utraty piłkarza. Rhys Healy to jest zawodnik, za którego mimo wszystko, no ja nie planuję, nie uważam, żeby Rhys Healy był naszą postacią pierwszoplanową, ja raczej chcę go odciąć, bo jeżeli już, to tym zmiennikiem ma być u mnie Ashley Dupress, tak to widzę, dlatego może Rhysa Healy'a da się teraz jeszcze z nim go wystawić na, po prostu na listę transferową w takim wypadku i uda się tutaj jakieś negocjacje transferowe podjąć w przypadku tego zawodnika. Gdybym ja wiedział, że ten Szymczak tak ładnie i smakowicie wygląda, to bym się szybciej nim zainteresował, ale mamy od razu ofertę transferową. Braga chce nam za niego zaproponować 200, więc moi drodzy, ja tutaj na delikatne, naprawdę, naprawdę delikatne negocjacje osobiście się skuszę. Będzie to 2350. Jest, moi drodzy, dobrze, czyli minimalnie więcej gotówki udało się nam za tego zawodnika wynegocjować. Przemysław Tytoń. No nie dziwię się, że Przemysław Tytoń jest wolnym zawodnikiem. 56 punktów overalla u tego byłego reprezentanta Polski. To nie jest coś, co by nas jakkolwiek interesowało. Z całym szacunkiem, no najmocniej przepraszam, ale to jest po prostu... Nie tędy droga, nie tędy droga, moi mili. Na przykład, niektórzy z was pewnie się zapytają, a dlaczego nie sprawdzisz na przykład takiego Drągowskiego? No moi drodzy, ja sprawdzę tutaj Drągowskiego, ale Drągowski ma dopiero 30 lat. Możecie sobie po prostu prosto policzyć, że tak jak na przykład Jan Bednarek w rzeczywistości ma 27 lat, tutaj Jan Bednarek ma lat dopiero 31. Więc jeszcze długa droga. Uwaga, czy mamy dogadaną tą sprzedaż, czy nie? Mamy gotowych zawodników do ewentualnej zmiany pozycji. W Polsce już nikogo nie znajdzie odpowiadającego naszym kryteriom. W porządku, okej. W Irlandii nikogo nie znajdzie. Mamy Kocha, gotowego do ewentualnej zmiany pozycji. Zaczynamy. Selim Amin. To była dobra decyzja, żeby zrobić z niego mimo wszystko tego środkowego obrońcę, mimo iż jest troszeczkę niższy. Peter Connor. No tutaj nic się nie zmieniło, Peter Connor na skrzydle jest dokładnie takim samym zawodnikiem jak de facto na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. Denis Nowak z kolei też nie zyskał kompletnie na zmianie na napastnika. Może Finley Wyatt? Finley Wyatt też nic, więc na razie wtopa za wtopą, jeżeli chodzi o przemianowanie tych... No może nie wtopa, ale bo poszerzamy trochę horyzonty, no tutaj Matthias Koch, jeden punkt overalla więcej u tegoż zawodnika, ale mimo wszystko to nie są fenomenalne liczby. Zatem, moi drodzy, tutaj tych wszystkich zawodników mamy podsumowanych. Amin, no to jest oczywiście nie ten Amin, którego mieliśmy w Benevento. Jak wygląda sytuacja z kontraktem Healy'a? Jeszcze jest dogadywany. Mam nadzieję, że mimo faktu, że zaczął się już lada moment, się zacznie nowy miesiąc, że uda się nam dopiąć ten temat. Tomasz Kędziora i Łukasz Skorupski. Może tu jest nadzieja. Tomasz Kędziora ma 73 punkty overalla na prawej obronie. Łukasz Skorupski. Łukasz Skorupski jako zawodnik, który może troszeczkę wzmocnić nasz mental, jeżeli chodzi o... No nie będzie to podstawowy zawodnik. No nie, no siłą rzeczy nie. Tomasz Kędziora mógłby być, aczkolwiek w praktyce... No nie wiem sam, ale Łukasz Skorupski uważam, że tym bardziej, że ten jego kontrakt mu wygasa za 7 miesięcy, więc my Łukasza Skorupskiego de facto moglibyśmy sobie zaklepać za miesiąc, w momencie, w którym mu zostanie 6 miesięcy kontraktu, on by doszedł do nas na zasadzie wolnego transferu. My pamiętajmy, że te cele mamy na sezon 4 i 5, więc jeszcze spokojnie, spokojnie możemy z tym transferem tego reprezentanta poczekać, a Łukasz Skorupski, no jakby nie patrzeć, spełnia wszelkie normy, a my sfinalizowaliśmy transfer Rhysa Healy'a, mimo iż kontrakt mu się kończył lada moment, to jeszcze wykrzesałem z tego 2 350 000, więc to jest doskonała, fenomenalna okazja. Sprzedaliśmy gwiazdę, być może sprzedaliśmy największą gwiazdę, napastnika, ale trener Tomasz Kopawry wprowadza rządy twardej ręki. Został Healy sprzedany i w trybie przyspieszonym opuści klub. My natomiast będziemy mogli się skupić na ewentualnych transakcjach, ale czekam na raport skautów. Mamy oczywiście odprawienie z kwitkiem
naszego byłego już napastnika, pożegnaliśmy go, a teraz mamy comiesięczny raport dotyczący naszych juniorów i czy jest tutaj ktoś, kogo moglibyśmy ewentualnie nawet do naszej drużyny seniorskiej przerzucić, żeby po prostu go nawet sprzedać na poczet tego już zbierania tych finansów. Amin może? No dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy któryś z tych zawodników. Pajero gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. Zobaczmy. No okej, okay, czyli de facto stanęło na tym samym. Troszeczkę mu zwiększyliśmy tutaj jakby pułap zdolności, ale niewiele więcej. No nic to do jego życia nie wnosi tak de facto, jeśli mam być szczery. Może być tak, jak jest Martin Pajero. W porządku. Filip Marchwiński, rozwój tego zawodnika, jak wygląda? 28 tygodni. Właśnie, czy ja w ogóle przejrzałem tutaj rozwoje u tych piłkarzy? Bo my tak wlecieliśmy tutaj trochę z buta. Nie kojarzę, czy byśmy przejrzeli tutaj u rozwój u każdego zawodnika. Filip Marchwiński, Łojec, Adriel Balua. Adriel Balua, tutaj przerzucamy to w taki sposób. Matthias Koch, Ashley Dupres. 5 tygodni, Bartosz Mrozek dobrze wygląda na tej bramce. Filip Benarek, już jemu ten overall spada, więc tym bardziej ściągnięcie tutaj skorupy ma sens. Ma sens. Uważam, ja jestem absolutnie zwolennikiem tej opcji. Drodzy Państwo, no powiedzcie, spójrzcie prawdzie w oczy. Ściągnięcie tutaj Łukasza Skorupskiego na zasadzie emerytury, doświadczenia zawodnika, który ma mentalnie wspierać tą reprezentację, ma chyba sporo sensu. No bo Arkadiusz Milik to okej, to jest jakaś wizja totalnie odrealniona. Aczkolwiek, no Filip Szymczak, skoro on siedzi mimo wszystko w Ekstraklasie, to dlaczego nie będzie siedział u siebie w domu? Dlaczego nie będzie siedział w drużynie, dzięki której de facto no, wypłynął na te szerokie wody? Nie mówię oczywiście tutaj o Sandecji Nowy Sącz, tylko o drużynie, która go do tejże Sandecji wypożyczyła. Skóraś, tu się wszystko zgadza. Christopher Welde, 32 tygodnie, przerzucamy tutaj 14 tygodni. Martin Pajero, tutaj się wszystko zgadza. Marchwiński, tutaj też byliśmy. No dobrze, drodzy Państwo, sprzedaliśmy zatem gwiazdę. Czekamy zatem na dalsze informacje, czekamy na wieści transferowe. Aktualnie w naszym budżecie znajduje się 5 milionów, więc to jest za mało, żeby Filipa Szymczaka zgarnąć, ale Skorupski możemy negocjować bezpośrednio z nim. Już możemy negocjować bezpośrednio ze Skorupskim i to jest moim zdaniem najlepsza opcja.